To, co zrobiliście w tym roku, było dla mnie na pewno czymś miłym. Współpraca z policją jest dobra i trzeba ją kontynuować, trzeba rozszerzać, tak abyśmy się wszyscy czuli bezpiecznie, bo to chyba jedna z podstawowych potrzeb każdego z mieszkańców, aby czuć się w mieście swobodnie, bezpiecznie i nie bać się wychodzić na ulicę. Policja co roku w trakcie winobrania pomaga miastu, aby porządek i ład był zachowany. Ja myślę, że w tym roku wszyscy byliśmy zadowoleni z pracy policji i chcemy w ten sposób zawsze symbolicznie podziękować, wręczając dyplomy, ale nie tylko i wyłącznie dyplomy, ale również nagrody finansowe dla funkcjonariuszy, których wytypował komendant miejski policji. Więc myślę, że to taki dobry zwyczaj, aby tym, którzy nam pomagają, również dziękować. Funkcjonariusze w każdym momencie pracują z należytym zaangażowaniem, reagujemy na wszystkie wykroczenia. Ten rok pod tym względem był o tyle inny od poprzednich, że tych wykroczeń, interwencji było o wiele więcej, ale wszystkie przeprowadzone skutecznie i mamy zwrotną informację od mieszkańców Zielonej Góry, że czuli się bezpiecznie i że ich zdaniem zabezpieczenie było wzorowe. Tegoroczne nagrody prezydenta są wyrazem uznania dla naszej pracy pracowników Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze za zaangażowanie, ponad normatywne zaangażowanie w zabezpieczenie imprezy masowej. Jest to bardzo miły akcent ze strony samorządu. Winobranie pochłania mnóstwo sił i środków co roku. Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa przy tej tylko imprezie z każdym rokiem są coraz większe. I tym bardziej jest nam miło, że samorząd dostrzega nasze zaangażowanie.